Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Ewangelia według Mateusza, rozdział 2, werset 2. Gdzie on jest? Takie pytanie zadali mędrcy ze wschodu. Zobaczyli bowiem gwiazdę nowonarodzonego króla żydowskiego w swoim kraju i wybrali się w podróż, aby go znaleźć i złożyć mu pokłon. Kiedy przybyli do Jerozolimy, stolicy państwa, pytali, gdzie on jest? Ich pytanie nie brzmiało, czy może narodził się tu niedawno król, następca tronu? Nie. Oni byli pewni, że on gdzieś tam jest. Tak, że on gdzieś tam jest. Więc tutaj widzimy jednoznacznie. Zobaczyli gwiazdę nowonarodzonego króla żydowskiego w swoim kraju i wybrali się w podróż, aby go odnaleźć. I to poszukiwanie zawiodło ich do tego, żeby złożyć mu pokłon i żeby go poszukać w Jerozolimie. Więc ta pewność musiała wzbudzić zainteresowanie. Byli oni pewni, że on gdzieś tam jest, gdyż zobaczyli jego gwiazdę. Nie wiedzieli tylko, gdzie mogą go znaleźć. I to było ciekawe. Pytali więc, nie wstydząc się swojej niewiedzy. To jest ważne. Jeśli czegoś nie wiesz, to się nie wstydź swojej niewiedzy, po prostu zapytaj. Pytali więc, nie wstydząc się swojej niewiedzy, gdyż ich zamiarem było koniecznie odnaleźć tę szczególną osobę. I to jest bardzo ważne dla nas. Uczeni w piśmie, skrybowie kierują ich do Betlejem. Ponieważ w księgach Starego Testamentu czytamy, i ty, Betlejemie, z ciebie wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Tak mówi Ewangelia Mateusza, rozdział 2, werset 6. Goście wyruszają więc dalej, a gwiazda, którą wcześniej widzieli na wschodzie, wskazuje im drogę aż do miejsca, gdzie znajdowało się dziecię. A kiedy weszli do domu, znaleźli je i złożyli mu w darze. I złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. I to jest dosyć istotne. Te trzy rzeczy powtarzają się w różnych miejscach. Złoto, kadzidło i mirrę. Ewangelia Mateusza 2,11. Również dzisiaj niektórzy pytają, gdzie on jest. Gdzie on jest? Niektórzy są tego świadomi, gdzie musieliby go szukać. Jednak pozostają bierni, nieaktywni, lub zamiast tego rozczłonkowują cuda, które uczynił, oraz słowa, jakie wypowiedział, i odrzucają je. Inni z gruntu są obojętni i nieprzychylnie nastawieni. Jeszcze inni znów zbyt zajęci. Tacy zaś, którzy w szczerości serca przyjdą do niego ze swoimi pytaniami, problemami i troskami, prawdziwie zaczną go szukać, nie wstydząc się swojej niewiedzy, tym się on objawia, takim wskazuje drogę, którą mogą bezpiecznie iść. Podobnie jak wtedy mędrcom ze wschodu. I to Słowo Boże mówi nam wyraźnie, gdzie on jest. Ewangelia według Mateusza 2,2. Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Czy znasz już Pana Jezusa Chrystusa? Uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, aby być zbawionym? Jeśli nie, to uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.